Idziesz? Czy wełżysz znowu? Sprawdzić każdy zapach. Bo w naszym ulubionym lesie nie byliśmy już miesiąc i tydzień? Chyba tak. Od wypadku majora z łapą nie szliśmy do lasu. Spacery wyhamowały. No to teraz wracamy do lasu. Powąchać zapachy. Chodźmy. A few inches later. Bo jesteśmy w lesie. Major, twój ulubiony las, prawda? Jest dużo bardziej zielono, niż było tu ostatnim razem, kiedy byliśmy. Przyjemny chłód. W gorące dni to jest ulubione miejsce, prawda? Oprócz rzeki. Ale ty jeszcze nie powinieneś moczyć tak bardzo łapy. Temu las wydaje się dobry. Wąchaj, wąchaj. Sprawdź wszystkie zapachy. Powinniśmy chyba powtórzyć wszystkie znane ścieżki, prawda? Rzucić patyk. Tak, major ma but jeszcze. Bardziej terenowy spacer, czyli but założony. Major, pokaż jak biegasz w bucie. Major nie chce biegać. Przedtem bawiliśmy się koło domu, rzucałem mu piłki. On je łapał. No, lubi tą zabawę. Lubisz to, prawda? Nigdzie się nie śpieszy nam. Możesz sprawdzić wszystkie zapachy. Jak zwykle przodem, prawda, major? Tak, trzeba znowu zaznaczyć wszystkie okoliczne krzaki, trawy. Major, chodź tutaj. Spokojnie. Dobrze mieszkać prosto pod lasem. Albo blisko dużej rzeki. Albo jeziora. Albo morza. I oczywiście gór moich ulubionych. No i co, major? Chodź tu! Major woli tam. A, jesteśmy w lesie. Tylko się nie zgub. No, chodź. Muchy. Co tak wełszysz? Nie ma tu wiewiórki.
A może szukasz jeży, co? Dla majora jeż to wróg. On atakuje jeże. Major. Tak, to o tobie. Ja muszę ratować jeże przed tobą. Zabierać je z powrotem do lasu. Daleko od psów, prawda? Gdy major na polu głośno szczeka, znaczy, że znalazł jeża. Tak przy okazji. Im głębiej w las, tym mniejsze prawdopodobieństwo znalezienia niebezpiecznych rzeczy zostawionych przez ludzi. Na przykład znanego dobrze majorowi rozbitego szkła. Tak. Ej, major! Tutaj! Co, sarnę zobaczyłeś? Major! Tylko nie goń sarny. Bo jeszcze buta zgubisz. Major musi sprawdzić od nowa wszystkie ścieżki. No i będziemy to robić. To ja go próbuję dogonić. Dzięki wszystkim za obejrzenie. I do zobaczenia następnym razem. Na razie.